Cześć, witam was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj zabieramy się za kolejny dzień. Dzisiaj jest prawdziwy MFC 9320. Chyba się nie pomyliłem, tak mi się wydaje. 9320. Jest to starej daty, można powiedzieć, Brother, który ma już swoje lata. Natomiast jest to jakby z tej serii MFC laserowych Brotherów z sekcjami czterech tonerów, czterech modułów bębna. Urządzenie wielofunkcyjne z ADF-em. Zauważcie, tutaj mam akurat nowszy model 9020 CDW, też już nieprodukowany, i on ma problem z elektroniką, dlatego przekłamuje w barwach. Natomiast MFC 9320 CDW nie miał tego typu problemów nigdy, takich bolączek, czyli brak kalibracji. Tutaj albo był zużyty materiał, albo nie, bo patrząc na to urządzenie, że ono tak na chwilę obecną, chyba, ja zerknę, czy jest tabliczka znamieniowa z datą. Dobra, jak nazwać, kurde, nie ma, ale ono będzie miało około 10 lat najmniej, tak odnoszę wrażenie. Natomiast 9020, ono jest dużo, dużo nowszym urządzeniem, bo ono będzie z lat 2016, 17, 18, nowsze L30, 50, 50, też robiłem test na YouTubach. Urządzenie to wykorzystuje 4 kasety, tak samo jak i nowsze. O innym oznaczeniu, 210, 230, 240, zależy jak go tam zwą. Tutaj widać, że już bęben żółty, czyli ten w tym przypadku, jest w oryginale 2300. Zauważcie, czy widzicie trochę odbarwienie z lewej strony, no one się kwalifikują do wymiany. Pas transferowy, tak samo do dzisiaj Brother robi swoje urządzenia. W najnowszych urządzeniach dodał jeszcze elektronikę, żeby ten toner był jakoś monitorowany przez nich, żeby mogli jak najwięcej sprzedawać. Toner żółty trochę się kończy, natomiast kolejny moduł tonera, ten jest w lepszej kondycji, a czarny to był toner, moduł, ja chyba żółty powiedziałem, no nieważne. Zerknijmy na czerwony, na magenta, a chyba te tonery są w oryginale jeszcze. Bęben wygląda dużo, dużo lepiej, ale to już jest zastępczy moduł bębna i został nam cyjanowy. Zauważmy, czy ten cyjanowy jest w oryginale. Nie jest może najgorszy, ale już niedługo będzie wołał o wymianę. Także zauważcie, że najstarsza dekada MFC, później model DCP 9020, nowsza dekada z dotykowym ekranem i tak dalej, jeszcze nowsze 3510, 3550, 70 też są, natomiast te modele, te 9320, chyba nam miały najmniejsze problemy, jeżeli chodzi o właśnie elektronikę, jakieś cieniowania i tak dalej, bo ja tego w ogóle nie widziałem w tych urządzeniach. Drukarka, nie wiem, czy tu będzie jakiś test raportów, sieć. Specyfikacja aparatu, co tutaj będzie? Numer seryjny, żywotność części, numer seryjny, tutaj nic ciekawego nie ma, ale gdzieś tam widziałem jeszcze takie ustawienia, żeby wydrukować wszystkie możliwe materiały. Drukarka, emulacja, opcje, reset, kalibracje. Tutaj nie. Druga raportów, weryfikacja, ale tutaj chyba nie wiem, czy coś tu wydrukuje. No sprawdźmy, jaki raport idzie, nie wiem, który kliknąłem dokładnie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać na jakości wydrukowej. Pokrycie czernią naprawdę rewelacyjne. Akurat pomoc drukuje jakieś bzdury. Druga raportu, dziennik faksu, ustawienia użytkownika. Zróbmy start i zobaczmy, co teraz będzie. Mamy tutaj pokryte w czerni. Ja sobie zrobię z foto smarta swojego jakoś test wydruku i zobaczymy, jak skseruje nam to urządzenie, które już naprawdę jakiś czas funkcjonuje i prawdopodobnie jest to urządzenie, co znajomy mi tutaj przyniósł. Będzie trzeba tylko jeden moduł zmienić z jednym tonerem i ono naprawdę będzie hulać. Zauważcie, bęben czarny to oczywiście tą żywotność można kasować w urządzeniu, tym się nie sugerujmy. Natomiast jeżeli chodzi o pokrycie i jakość tego czarnego, jest dość dobra. Liczba stron druku 39650. Słuchajcie, to jest bardzo dużo i to nie rozjeżdża się tutaj nic. Dla przykładu mam tu urządzenie klienta, które akurat robiłem testy. Mam tu gdzieś tą kartkę z moimi testami. I powiem wam szczerze, że po chyba 20, nawet niespełna 20 tysiącach stron to wszystko się zaczęło rozjeżdżać, a w tych modelach
starych, ja tego nie widziałem. Nie mam tej kartki, będę musiał chyba sobie druknąć, ale jeszcze momencie sobie sprawdzę. Planetkę tu też kserowałem na tamtym urządzeniu. No nie znajdę, zrobię sobie z Photosmarta wydruk, jakość wydruku, on nigdy nie zawodzi, on jest naprawdę dość mocno nasycony i zrobimy kserokopię. Tutaj poza tym, że jedną barwę będzie trzeba zmienić, nie będzie żadnych większych problemów. No 39 tysięcy stron na urządzenie jest naprawdę dużo. Materiału jak zespół pasa, no to tutaj można powiedzieć, że najmniej mamy w zespole grzejnym, zestaw pewny, konserwacyjny, to i tak będzie można resetować. Natomiast myślę, że po takim przelocie to urządzenie naprawdę daje sobie radę doskonale i tutaj po wymianie modułu bębna jednego bądź dwóch w kolorach zwłaszcza nie będzie kłopotów, żeby drukować dalej trwale. I szczerze mówiąc, jeżeli ktoś szuka urządzenia, które ma naprawdę przelot około 30 tysięcy stron, z taką jakością wydruku, ja myślę, że nie znajdziemy. A dlaczego, to już wam mówię, 9020 CDW tam stoi. Ja mam taki drukarek tutaj, proszę, jedną 9020 CDW i tam jeszcze jedną. One mają po 18 tysięcy stron wydruku, one są zarżnięte. Zarżnięte, one były kupione tylko i wyłącznie na dawców części, te części tak są tam zarżnięte, jak pasy, transfery, czy piecyk i tak dalej. I powiem wam szczerze, że naprawa dość kosztowna. Tutaj, co ja widzę, to jest kserokopia tylko i wyłącznie tego, co ja wydrukowałem. Czarny, czerwony, jak zmienimy bęben łącznie z tonerem i żółty, chociaż żółty, to ja się tak uparłem na ten żółty. Żółty nie. Najbardziej mnie irytował właśnie chyba w tym wszystkim czarny. Tak, czarny ma największe zużycie, bo jest już odbarwiony, czyli będzie go trzeba zmienić i widać, że on już w pewnych rogach już daje, nie wyrównuje się. Natomiast całą resztę tonery, tak jak żółty, będzie na pewno do wymiany magentowy. Też już jest naprawdę empty, bo widać chyba nawet na pokryciu. No zaczyna się kończyć. I cyjan jest chyba najlepszy, czyli niebieski. Niebieską barwę bym całą pozostawił, łącznie z bębnem, bo on sobie jeszcze pochula. Czyli te trzy sekcje, można powiedzieć, do wymiany, ale zauważcie, że jeżeli chodzi o kolory, to, że widzimy delikatne podtło, bo ja je zauważam, będzie po wymianie bębna bez kłopotów powinno to sobie przejść. Jeszcze można zrobić kalibrację, żeby się te kolory wyrównały. Natomiast zauważcie, że stare urządzenie po 30-tysięcznych przelotach, chyba nawet 40-tysięcznych przelotach, daje sobie radę lepiej niż urządzenie po jakichś 15 tysiącach stron z serii właśnie też broderowskiej nowej. Także myślę, że tutaj na tyle z tym urządzeniem. Ja nie mam chyba, mam tylko toner, jeżeli chodzi o tą markę, nie znajdę 230 bębnów, bo powiem wam, że bardzo mała ilość tych urządzeń do mnie trafia na serwis. Ja chyba drugi raz mam takowe urządzenie. Też ktoś kiedyś kupił, do mnie przyniósł na serwis i teraz drugi raz to się zdarza z drugim urządzeniem. Bardzo mało ich było, ale myślę, że jeżeli byście szukali używanej drukarki laserowej, nawet z przelotem około 30 tysięcy stron, zauważcie, to elementy najistotniejsze jak grzałka, transfer nie sprawiają większych problemów, poza tym, że materiały eksploatacyjne, które wymienimy, i to też w niedużych kosztach. Bardzo dziękuję za atencję. Ja sobie zamówię w dniu dzisiejszym te elementy, które są tutaj zużyte, i wezmę, odnowię to urządzenie, będzie hulało jak należy. Bardzo dziękuję za atencję. Zapraszam do kolejnych dni. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał. Ja dzisiaj zabieram się za kolejną walkę. Mam też wyjazd. Mam też 2712 DW, nowy model Brodera nowy. On już jest w sprzedaży, ale tutaj chodziło o urządzenie, co ma toner dość tani, a tu jest 2421, co zamiennik wychodzi w bardzo fajnej cenie. Dokładnie mamy sieć bezprzewodową i duplex, monochromatyczne urządzenie. Takie coś możemy kupić w granicach 1000 zł. To też nie jest za wiele. Zabieram się do pracy. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do kolejnych dni.